Dominik, pewne zwycięstwo w Radomsku i awans do kolejnej rundy. Po to dziś przyjechaliśmy i to dziś mamy. Tak, zgadza się. Zdobyliśmy tutaj pewne zwycięstwo. Staraliśmy się od samego początku prowadzić po prostu tą grę, żeby nie było żadnych zaskoczeń czy jakichś przypadku. Szybko strzelona bramka, otwarcie wyniku, więc mi się wydaje, że to było na plus. Twój dobry dziś występ, tak jak wspomniałeś, strzelona bramka właśnie przez ciebie. W drugiej połowie wystąpiłeś też troszkę na innej pozycji, ale również zagrożenie z twojej strony. Jakbyś ocenił twój występ? No myślę, że mój występ był w porządku, ale to nie mi jest oceniać, tylko to pytanie jest do trenera, czy podobał się mój występ po prostu jemu. Jasne, teraz przed nami występ z Legią w Warszawie. Ostatnio troszkę niekorzystny dla nas wynik, wcześniej 3 zwycięstwa z rzędu. Liczymy na znów udaną pasę w wykonaniu Radomiaka. No myślę, że pojedziemy do Legii po 3 punkty. Pokazać się jak z najlepszej strony. Myślę, że teraz po tym meczu też daliśmy sygnał trenerowi, że jesteśmy gotowi, bo tutaj dostaliśmy trochę szansę ci, co trochę mniej grali i myślę, że trener będzie miał teraz bolączkę, kogo dać na Legię. Ostatnie pytanie, bo w piątek mamy losowanie kolejnej rundy. Czy masz jakiegoś wymarzonego rywala, czy nie patrzysz na to? Nie, myślę, że nie patrzę. Jak dowiemy się po prostu w piątek, kogo wylosowaliśmy, to wtedy będziemy się skupiać na tej drużynie. Nie mam takiej konkretnej drużyny, żeby chcieć. Super. Dzięki bardzo. Dzięki.